Cześć Boże, z tej strony Dieterę. Dzisiaj zagramy sobie na serwerze CrashCraft. Jest to serwer Survival na wersji 1.16.4, który serdecznie polecam. Jest to bardzo fajny serwer. Mimo że jest to serwer Survival, to jest na nim dużo ludzi, którzy robią na nim RP i własne miasta. Więc dzisiaj sobie zwiedzimy spawn tego serwera, a potem zwiedzimy kilka miast. Więc gorąco zapraszam na odcinek. No i co? No i przechodzimy już do odcinka. Na początku zwiedzimy sobie warp PvP. Dopiero co powstał. A nawet krówka sobie chce się poklepać. Jest on świeżo wybudowany. Myślę, że taka przestrzeń wystarczy do klepy, chociaż mogłaby być większa. No w każdym razie to jest warp PvP. Następnym naszym przystankiem będzie tartak, którym można sobie ściąć trochę drewna, jeżeli ktoś potrzebuje. O, jest ogólnie teren tartaku nie jest pod protekcją, więc śmiało można sobie kopać sobie to drewno, bo właściwie to drewno jest w takim jakby dołku. No w każdym razie idziemy dalej. Jak zauważyliście, na serwerze panuje świąteczna atmosfera. Latarnie zostały jakby tak przerobione na... Nie wiem, jak to się nazywało. No nie pamiętam. W każdym razie są tu jakieś bombki na choinkach, prezenty, no takie rzeczy. Następnym naszym przystankiem będzie kopalnia, w której możecie sobie wykopać takie rzeczy jak diaksy, złoto itd. A potem to sprzedać w sklepie, bo przypomnę, że crashcraft.pl to nie jest tylko survival, lecz survival z ekonomią. Więc gorąco polecam tego serwera. O, tutaj sobie można wykopać jakieś diamenty. Oczywiście to jest zwykła kopalnia. Sponsorzy mają własną, w której drop jest zwiększony o kilka procent. Te kopalnie są po prostu większe. Teraz dojdziemy do diaksów. No to tu można sobie kupić, przepraszam, wykopać diaksy, czy też emeraldy. O, od razu mamy diaksa. No jak mówiłem, jest tu zwiększony drop, więc nie mam co się dziwić. Idziemy dalej. Tutaj mamy sklep premium, w którym możemy kupić itemki premium za walutę premium, która jest dostępna na stronie internetowej serwera. O, proszę bardzo, tu mamy na przykład takie rzeczy jak kilo, siekiera, łopata, które mają niezłe mendingi, są z netherite'u, miecz, łuk, łuk ogólnie, bardzo fajna rzecz, polecam, sam sobie kupiłem. No, ta zbrojka taka nawet. Protection 6, Breaking 4, no takie rzeczy. Idziemy dalej. Tutaj mamy enchanting kowadła. Możemy sobie zaenchantować rzeczy albo naprawić sobie
mieczyk, jakbyśmy chcieli. No takie rzeczy, idziemy dalej. Tutaj mamy sklep. Możemy tu kupować i sprzedawać większość itemów. Tu mamy barwniki, tutaj wędki i tak dalej. Na przykład skrzynka jest za $20. Nie wiem, jak ktoś jest taki bardzo bogaty i nie chce mu się craftować, to może sobie kupić taką skrzynkę. Tutaj możemy kupować i sprzedawać surowce, chociaż większość graczy i tak sprzedaje tylko. Tutaj mamy temki z mobów, tutaj drewno i liście, jedlanko i takie tam. Nawet elytra jest, cała 500 000. I właśnie jest też sklep dla sponsorów, w którym są itemki taniej, na przykład netherite. Odłamek netherite'u kosztuje 2000, a normalnie kosztuje chyba 4 czy tam 8, nie pamiętam. Elytra kosztuje tylko 250 000, więc o ponad 250 000 mniej. Co tu jeszcze jest? Tutaj mamy spawner. Możemy go kupić za 100 000 jajka mobów, które możemy wsadzić do spawnera. Co tu jeszcze jest? No chyba do sklepu to jest wszystko. Idziemy dalej. Tutaj mamy wymieniarki, w których możemy się wymieniać z innymi graczami na itemki, na przykład, nie wiem, dam komuś 2 diamenty, to powiedzmy, on mi da, nie wiem, ileś tam szmaragdów, więc to chyba opłacalne. No i jeżeli chodzi o spawn, to wszystko. Gorąco zapraszam na ten serwer, gram sobie na nim codziennie. No i co? No i do kolejnego epizodu. Trzymajcie się, pozdrowionka, cześć.